Zadam ci bardzo dużo pytań. 9. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, ale chciałbym, żebyś mi zadał też jedno bardzo chamskie, kurewskie wręcz pytanie, takiego, którego byś mi raczej nie zadał, bo nie przystoi zadawać takiego pytania. A chcę, żebyśmy byli kwita, bo ja ci zadam parę takich niewygodnych pytań. Mhm. Czy masz takie może pytanie jakieś dla mnie? Mhm. Dlaczego zaraz po podtarciu wąchasz papier? Cześć wszystkim, ja nazywam się Czarek Sikora i serdecznie się bardzo cieszę, że oglądacie program Czarek Sikora Talk Show. Pierwszy gość, wspaniały, cudowny, idealny, śmieszny, Adam Van Bendler. Dzień dobry. Czarek Sikora. To ja. Adam, na początku chciałem ci wytłumaczyć zasadę tego programu. Zadam ci około 9 pytań. Może się pojawią jakieś gry, zamiast jakiegoś pytania na przykład. Może zatańczymy. Może zaśpiewamy. Wszystko się może tutaj odbyć. Mam nadzieję, że jesteś przygotowany na takie rzeczy. Zupełnie nie. Inaczej się umawialiśmy. Dobra. Słuchaj, bardzo się cieszę, że jesteś pierwszym gościem, że rozdziewiczasz mój program. I moje pytanie numer 1. Czy zdarzyło ci się już kiedyś kogoś rozdziewiczyć i czy możesz podać imię i nazwisko tej osoby? Tak. Czarek Sikora. No przecież miałeś podać kogoś innego. Życia. Ale słuchaj... Stawiam naprawdę dziwko. Ale pierwszej, no, dziewczyny w takim razie pierwszej, nie faceta. Ja byłem twoim pierwszym facetem? Tak. A ty moim byłeś... Kurna, to jest pedal jadę. Idźmy w pedal jadę. Nie. To nie będzie wycięte, to zostaje normalnie. Mogę się przygotować do tych pytań, kurde. Nie ma przygotowania się do pytań, to idziemy dalej, stary. Nie, to jest najgorsze, to może być, kurde. Nie, dobrze, słuchaj, czy, ale jeśli chodzi o dziewczynę, jesteś w stanie podać, bo ruchałeś kiedyś dziewczynę, tak? No, ruchałem, bo widziałem, słyszałem. Kiedyś byliśmy w trasie i Adam nie zamknął drzwi i to było straszne, bo ona naprawdę nie chciała tego. I czy jesteś w stanie podać imię i nazwisko tej dziewczyny? A jak nie, to czemu? A jak tak, to czemu? Nie, bo zaraz zaczną się żarty o twojej mamie, no nie! Nie, nie podam. Dobra, nie sobie. A właśnie, zauważyłeś, że jest tak, bo tak jest, że jakbym tutaj była dziewczyna teraz zamiast siebie i ja bym się tej dziewczyny zapytał, czy ona może mi podać imię i nazwisko swojego pierwszego typa i jak ona by to podała, i zresztą, że ty byłbyś tym pierwszym typem, bo tutaj będzie taka dziewczyna, to byś był chyba zadowolony, nie? Czy byś był smutny? Dziewczyna mówi twoje imię i nazwisko, że byłeś jej pierwszym. Tak. Byłbyś zadowolony? Nie. Jak to nie? Nie, bo to jest zawsze jakiś tak? traumatyczny moment. Traumatyczny? Moment. Jak twój seks wygląda? No... Czyli ogólnie jesteś za tym, że to jest prywatna rzecz, nie powinno się tego mówić, tak? Na głos. Ja strasznie spierdoliłem wywiad dla TVP Kultura, bo podałem imię i nazwisko pierwszego typa. Bo często... W swoich stand-upach śmiejesz z tego, że jesteś Żydem, że coś tam do gazu. I na pewno się wiele osób zastanawia, w tym ja. Czy ty jesteś, Adam, Żydem? Zależy. A od czego to zależy? Kto dzwoni. A na przykład dzisiaj? Czujesz się jako Żyd? Teraz? Nie. A nie, myślę, że to nie będzie chamska prośba. Mógłbyś zdjąć teraz szapkę? Ja bym chciał, żebyś zdjął teraz czapkę. Nie jestem. To jest za duża czapka, kurwa. Poza tym nie wiadomo, czy ten gościu... Nie jestem. Co tam masz? Czapeczkę mniejszą. Chroni się przed czymś? Nie. Czy to jest drażliwy temat? Nie. Opowiedz mi o swojej barnictwie. Nie, no czapka jest... Jest zimno, jest 7 stopni, tylko wiadomo. Więc... Wiadomo, kręcimy to w sierpniu. Słuchaj, pytanie numer 3. Normalne pytanie, bo poprzednie to były jakieś popierdolone etyczne. Słuchaj, czy masz żart, który jak wymyśliłeś, jak na niego wpadłeś, to byłeś z niego na maksa zadowolony, ale jak zacząłeś wychodzić z tym na scenę, to w ogóle nie siadał i nie kumałeś czemu, bo ciebie mega śmieszył. Czy masz taki żart? Tak. Ostatnio taki napisałem. No, dawaj.
że Zbigniew Wodecki słynął z popu, ale chyba ostatnio zszedł do podziemia. I to nie zbierało reakcji? Nie. Słuchaj, bo ja mam taki, aż się oblałem. Może ja tu jak na jakiegoś kurwa wychodzę z mutasa. Ja nie znam tych pytań, ciężko mi jest, bo ja bym chciał na nie śmiesznie odpowiedzieć, a nie jestem w stanie, kurwa. Ale o to chodzi. Jeszcze taki dzień jest. O to chodzi, słuchaj, ja mam taki... Zły, nie wyspałem się, kurwa. Tego nie wycinamy, Kamil, tego nie wycinamy. Słuchaj, bo ja mam taki żart. Lecę dalej, ja pierdolę. Jest. Ja mam taki żart, chciałbym go teraz ci opowiedzieć. I jestem ciekawy, co oni powiesz jako totalny znawca żartów, bo ty już napisałeś 3-godzinny żart, tak jak mówiłeś na początku. 3 programy, czy 4? No więcej nawet. 7 godzin. Kurwa, no więcej. Więcej masz żartów niż snu. Mam więcej żartów niż włosów. No to na pewno. Zależy gdzie w sumie, to nie, dobra, no. Na wąsie. Dobra, nieważne, słuchaj, mój żart był taki. Opowiem w ogóle, jak powstał ten żart. Byłem kiedyś, jak pracowałem kiedyś w... Nie powiem gdzie, ale w jakiejś tam firmie, to znajoma powiedziała, że jej wujek się powiesił na klamce. Co to jest? Kubek. Co to jest w tym, kurwa? Woda. To jest woda? No. Smakuje jak mocz. No, a mocz to jest 90% woda, stary, no nie okłamałem cię. Słuchaj, i ten żart polega na tym, że ta znajoma mówi, że jej wujek się powiesił na klamce. I nie wiem, czy mnie to chuj rozśmierzyło i zacząłem testować żart. Od razu mówię, że naprawdę bardzo mi to bawiło, że już nie śmierć jej wujka, ale ta sytuacja to jest straszne. Nie wyobrażałem sobie tego, jak można się powiesić na klamce po prostu. I miałem taki żart, że co oznacza, bo jeśli wchodzisz do akademika i widzisz, że na klamce wisi krawat, to, że ktoś uprawia seks, nie może wejść do środka, prawda? A tak? Co? No to tak. A co oznacza? No, poważnie ci mówię. No nie wiesz? Nie, a jak skarpeta? To samo. Byle jakie ubranie. Dałem krawat, bo nie noszę krawatu i nie rucham po prostu. I moje pytanie było, co oznacza, jeśli na klamce wisi twój stary? I ja byłem przekonany, że stary będzie mega śmieszny i to w ogóle nie było śmieszne. Widzę, że cię też to nie śmieszy. Ten żart jest po prostu niestety do wychybania chyba. Po prostu w 100%. Dobra, słuchaj, ale przypomniałeś sobie może jeszcze jeden jakiś? No nie, bo słucham cię, no jak nie mam takiej podzielności uwagi, no. Ja widziałem, jak prowadzi samochód, no. Ja pierdzie, naprawdę, nikt nie powinien jeździć z Adamem. Jak Adam to by chciał być kiedyś Uberem, to jest najgorsze, że tak się może zdarzyć. Jeździłem Uberem. Byłeś Uberem? Aha, tak? Poważnie? Tak. I miałeś jakieś śmieszne zdarzenia z tego? Wszystkie. Wymienię chociaż 40. Ludzie wsiadali, haha. Nigdy w to nie uwierzę. Słuchaj, twoja ksywa, Van. Tak. Ja to sprawdziłem. Tak. Wzięła się stąd, że kiedyś mieszkałeś w samochodzie typu Van. Tak. Prawda? Tak. Fajnie, że to sprawdziłeś, jak gadaliśmy o tym 100 razy. To. Sprawdziłem to pytając się ciebie o to 100 razy. I słuchaj, i moje pytanie jest takie, bo jak mieszkałeś w tym samochodzie, to jeszcze nie byłeś tutaj komikiem, nie? Nie robiłeś stand-upu. Nie. I moje pytanie, jak kończyłeś pracę, to miałeś dobry dojazd do domu? Bum! Miałeś dobry dojazd, czy nie? No, wchodziłem jak do siebie. Słuchaj, a jak to jest mieszkać w samochodzie? Bo ja przykład, ja 3 razy zdarzyło mi się kimać. To właśnie pisząc to pytanie, przypomniałem sobie to i to jest tragedia, stary. Rano szyby są całe we mgle, którą ty zrobiłeś. Jest jak tragedia. W Tytaniku jest takie... No, i jakiś typ tak rękę przesuwa na końcu. I to nie ja. Tym się tak ociera paznokciami po prostu. Ja tam bardziej kimałem niż mieszkałem, bo miałem daleko. Mój ojciec się wyprowadził i przypadkiem zabrał ze sobą całą rodzinę za miasto. Kto się wyprowadził? Mój ojciec. Wziął całą rodzinę. On po prostu chcieli ci w subtelny sposób pokazać, że jesteś adoptowany. I mój ojciec powiedział, biorę całą swoją rodzinę, ale mnie wychodź z pokoju. Biorę całą swoją rodzinę i wyjeżdżamy. I tylko ty zostałeś, bo jesteś takim Kevinem sam. W dupie. Nie, w tym, w Baninie, tak? Mieszkałeś? Tak. Kevin sam w Baninie, Adam sam w Baninie. No i co? No i miałem daleko na imprezę, już nie mówiąc o powrocie, więc żeby nie spać u wszystkich na podkanie. A wiadomo, że imprezowałeś w Chicago. Znajomych. Żeby było po drodze. No. Boże, jaki to jest kurwa głupie, co ty mówisz. Słuchaj, no i co? A czy... Impresowałeś w Chicago. Tak, bo miałem blisko do Rębiechała, więc leciałem, no, kurwa. No. Wiesz, bo mówisz, że miałeś słabe dojazdy, no to ja nie wiem skąd ty, gdzie ty impresowałeś. Czy w Baninie wiadomo, że jest zajebisty klub. Kurwa. Nazywa się sklep spożywczy. Słuchaj,
I słuchaj, ale co, bo ja też tam dalej sprawdzałem, ty jakieś tam pojebane miałeś wejście do tego samochodu, tak? Wchodziłem przez bagażnik, no, to było Seicento Van, gdzie od paki i foteli dzieliła kratka. To miałeś takie pogodę w kratkę. Słuchaj, a udało ci się jakąś dziewczynę zaprosić do takiej chaty? Wielokrotnie próbowałem, ale nie weszła. Nigdy? Ja, czemu? Kurwa, nie wcale tak nie było, teraz wychodzę na pedofila znowu, kurwa! Ale to też zostawiamy, Kamil. To żeby się nie stało, nie! Tego nie ucinamy. Ty nie komentuj sobie, że zostawiamy, bo ja nigdy nie mogę tego wyciąć. Ale to dobrze, tak ma być, tak ma być właśnie. To jest wszystko tak... Jezu, wiesz, kurwa, co za pojebany wywiad. Czuję się tak niepewnie, czy nie? No ja nie chcę odpowiadać na te pytania, kurwa. Czemu nie? Będzie fajnie. Czy udało ci się jakąś dziewczynę zaprosić do tego mieszkania? No, nie. Nie? Nawet nie próbowałem. Jasne. No nie. A... spałem tam sam w pozycji. A jak szamo? Embrionalne, Boże, kurwa. A jak szambo, powiedz? Co? Prąd drogi? Szambo wywalało razem. Ty miałeś butelkę jest, tylko, nie? No. Miałeś chyba najmniejsze szambo na świecie. Fajnie, stary, jakbyś kiedyś normalnie, wiesz, byś się wylał ponad do butelki, byś po szambo z moim, proszę pani, ja szambo muszę oprosić, bo już pod kurek jest. I taki termos po kawie. Miałeś termos po kawie jeszcze? Nie. Dobrze, że go wymieniłeś. Słuchaj, tak już kończąc temat twojego samochodu. Co się stało z tym samochodem? Wynająłeś komuś? Piąte pytanie. No, tego. Nie interesuje mnie to, Adam. Na Booking.com go wynająłem. Najgorszy hotel w Trivago. Podjeżdża. O, mamy własnego kierowcę, ale super. I okazuje się, że to jest twój współlokator. No, współlokator, taki wkurwiony kierowca. A jak wspominasz te czasy? Dobrze. A odholowali ci kiedyś chatę na przykład? Nie. Czyli dobrze jeździłeś? Albo dobrze parkowałeś? Nie miałem prawa jazdy, więc musiałem jeździć bardzo dobrze. No tak. Powoli. A miałeś kiedyś tak, że policja złapała i jakoś wywinąłeś się pod rybę na przykład? Pod rybem? Że panie władzo... Co pan tutaj robi w tej porze na drodze? Pełno kryminalistów o tej godzinie, panie władzo. Miałeś tak kiedyś? Coś takiego, że na przykład cię złapała policja, albo cię rozpoznała na przykład... Albo... Tak. Tak? I jak, ale pozytywnie się to zakończyło? Często pozytywnie, czasem nie. A dasz jakiś przykład? Dwa razy zabrali mi prawo jazdy, więc nie było pozytywnie. A w ogóle na przykład nie jeździłeś samochodem. Po prostu stałeś przy samochodzie i kurwa, Adam. Akurat wychodziłem z szapki i policja... Ha! Proszę oddać te prawo jazdy. Ja mówię, co? I do ósemki. Na takim małym rowerku, kur. Ale nie, faktycznie straciłeś dwa razy prawo jazdy? Tak. Za co? Za chlanie? Za prędkość. Prędkość chlania. Nie, przekroczyłeś prędkość. Trzeba ile? 50 na godzinę przekroczyć? 50 trzeba przekroczyć, tak. I jak to wygląda? Pokałeś? Czy po prostu pogodziłeś się z tym jak facet? Za pierwszym nawet dobrze się stało, że mi zabrali prawo jazdy, bo... Bo już się rozpędzałeś. Bo już się rozpędzałem. Nie wiadomo, tam jeszcze było 10 km, więc nie wiadomo jak... Ale już 40 już... Niech pan tutaj. Widziałem pana minę, a ty no, ma, pan nie ma. Chciałem jechać 54. No, ale... Ale musisz przekroczyć. Przekroczyć o 50. No właśnie, więc nie ma dróg, gdzie można jechać 0 na godzinę. Nie. No właśnie, bo na przykład w parku, gdzie chodzą ludzie, nie ma ograniczenia, tak? To tam jak jedziesz samochodem 50, to przekroczyłeś prędkość, tak. Czy nie? Czy teraz gadam bzdury? Gadasz bzdury. Ale co, zabraj ci i co powiedziałeś policjantowi, że nawet to lepiej. Nawet to lepiej, bo jeszcze 100 km przede mną. Nie wiadomo, jakbym się rozpędził. A się roztyłem? Nie, zabrał ci prawo jazdy i naprawdę powiedziałeś do niego, nawet to lepiej? Nie, no tak sobie później pomyślałem, że może lepiej, że mi to prawo jazdy zabrali, bo miałem taki moment, gdzie faktycznie trochę za szybko jeździłem. Ale... No, za szybko. No za szybko, no czyli mi to wisiało wszystko trochę. Wisiało ci? Aha, czyli że na przykład do 70 to jest 170 na przykład, tak? No, no aż tak to nie, ale nie bardzo się przejmowałem. A po tym jak miałem ten taki czas wolny od kierownicy, no to dużo poukładałem sobie w głowie. Zobaczyłeś jak się samochody zatrzymają na czerwonym i...
Brakuje mi tego. To ułatwia. A zobaczyłeś pasy i ludzie przechodzą, a ty... Ja wiem, co o to chodzi z tymi światłami. Czyli nie musisz rozkurwiać ludzi za każdym razem. No. Słuchaj, piąte pytanie będzie grom. Nazywa się Co wolisz? Masz dwie opcje, one są takie. Możesz to albo zjeść, albo uprawiać z tym seks. Kanapka z szynką. Biorąc pod uwagę, że jesteś wegetarianem od 3 lat, prawda? 2. 3. W sumie 3 zaraz będzie, no. Bo przez pierwszy rok byłeś w śpiączce. Okej. Kanapka z szynką. Wolałbyś to zjeść, a nie możesz szynki wyjąć, czy uprawiałbyś z nim seks? Słuchaj, ja nie jem mięsa i tak rucham. Nie, ja jem mięso, Jezus, jeszcze raz. Ja jem mięso i tak czasem rucham kanapkę swoją. No to... No stary, męska decyzja. A to wolę... Wolę... Wyruchać to. Kanapkę? Tak. Tylko pytanie, jakie są, jaki jest regulamin tego, tej kopulacji? Czy mam dojść ja, czy... No ona musi dojść. Ona musi dojść i nie może wnieść oskarżenia, stary. Syzyfowa praca. Drugi przykład. Pies. Żeby ci ułatwić, żywy pies. Wolałbyś zjeść, czy jednak kochać się z nim? No, musisz powiedzieć. Ja no. Widzę, nie ma tej opcji, prosiłem cię. Ja widzę, jak mi to kiedyś jakiś pudelek wyciągnie, a tam pan Bender. Ruchałbym psa. Ale pudelek, którego ruchałeś, by to wyciągnął. Ruchałbym psa i tak. Takie fajne wyrwane z kontekstu na full. Adam Van Bender, ruchałbym psa. Wolałbym ruchać psa. Tak? Dobrze. Twój wybór. Ja wolę z nim pójść na spacer i zjeść kanapkę. Bo ty teraz schronisko naprawiasz, prawda? Naprawiasz schronisko, tak. Pomagasz schronisko. Śrubę taką dokręcam od schroniska. Taką wielką. Śruba do wszystkiego. I tak podchodzisz i bierzesz budynek. Strasznie wam się to schronisko chwieje. I wszyscy, kurwa, bo trzeba tylko dokręcić. Miałeś jakąś taką straszną przygodę w schronisku? Że np. pies nie chciał się ruchać z tobą? Słuchaj, ósme pytanie, to będzie gra. Gra nazywa się Graf Hitlera. Jak? Graf Hitlera. Graf Hitlera. Już mam żółtego baksa, ale dobra, no. Graf Adolfa, w takim razie. Graf Adolfa Hitlera. Żeby było już pełne imię, nazwisko. Ta gra polega na tym... Tej gra. W tej grze chodzi tej o gra. To, że dam ci rzeczy, które moim zdaniem łączą ciebie z Hitlerem, ale jedną z tych rzeczy, będą 4 takie, jest nieprawdą. Jedna z tych 4 jest nieprawdą. Jedna z tych 4 rzeczy, które ci podam, będzie nieprawdą. I jeśli zgadniesz, która, ja już mam zapisane na tej kartce, to ja napiję się czystego kielona wody. A jeśli nie zgadniesz, to ty się będziesz musiał napić czystego kielona wody. Ja zaraz te kieliszki przyniosę. Powiem więcej, ja już teraz idę po te kieliszki. A Kamil, mogę cię prosić? Wszystko już wystawiłem w kuchni. Ale jest przygotowane. Tak. 2 kieliszki leżą ten na półce, zobaczysz, a woda jest w lodówce. Nie w zamrażniku, tylko w lodówce. Które pytanie chcesz poprawić? Kurwa, wszystkie. Tak. Kurwa. Na drzwiach jest. Na drzwiach. Masz? Te ujebane. Stary. Na półce, tam gdzie jajka leżą. Bo ja wódę trzymam. No, kurwa, pół litra będę robił? Ja tam za taką większą butelką, a to taka małpka jest. No mało, stary, no jeden kieliszek mam tylko po... Fuck!
Co? Ja w tym trzymam prochę ojca, kurwa. Mam, ale mały. To przyjmie szklankę, no. Taką przedroczystą, białą. Kurwa. Chciałem to na twoim ślubie mieć. Chciałem to na twoim ślubie. Bo... Chciałem ci to rozjebać na bani na twoim ślubie. To jest jakiś pokol. Tak. Czekaj, tylko wleję. No, ale nie będę brał do końca, bo to jednak czysta woda. Ona nie, pewnie nie jest przyjemną smaką. Ja boję się, że ty zgadniesz po prostu, bo to nie będzie raczej trudne pytanie. I ja ją będę musiał jebnąć. To jest czysta woda? Tak. Zrobiłeś sobie taki typowy menet. To jest czysta woda? Jakbyś już zapił. Co ciebie łączy z Hitlerem, moim zdaniem? Obydwaj macie bardzo popierdolone wąsy. Obydwaj ukrywacie swoje korzenie żydowskie. Obydwaj dalej żyjecie. Oraz obydwaj troszycie się bardziej o zwierzęta niż o ludzi. Mhm. Jedno jest nieprawdą. Jedno jest nieprawdą. Mhm. Kurde. Nie wiem, co. Ja wiesz, że jednak, że Hitler jeszcze gdzieś żyje, jest podtrzymywany. Stary, przede wszystkim żyje w naszych sercach. Wiesz, że Hitler jednak jeszcze może żyć i z nim jest tak samo jak z Elvisem trochę. Więc... Myślisz, że Elvis jeszcze żyje? Poza tym uważam, że mój wąs jest chujowy, a Hitlera był ponadczasowy, bo to też trochę... Stary, to, że Hitler zakazał tego wąsa, to jest najgorsze, co zrobił na naszej planecie. Jak można go... Stary, to jest perfekcyjny wąs. Zimą ci poleci jakiś glutek, to od razu go masz jak w gąbeczkę. Tak. To jest perfekt wąs. Ja myślę, chyba wąs. Nie chuja. Nie chuja. Przemyśl inne. Są jeszcze korzenie żydowskie. Wąs. Stary. Do tego jeszcze, czy żyjecie? No mówię ci. Tak. Ja żyję i myślę, że Adolf mimo wszystko też jeszcze może żyć. No. Definitywnie, Adam? Tak. Możemy zadzwonić? Twojego przyjaciela. Adolfa Hitlera. Dobra, słuchaj, tutaj jest odpowiedź. Wybierasz wąs, tak? Tak. Definitywnie? Tak. Ostatni raz się zapytam. Poczekaj, tu jeszcze, nie patrz. Wąs, pojebane wąsy. Ukrywanie korzeni żydowskich. Mhm. No nie jesteś Żydem, tak? To, że żyjecie i to, że troszczycie się bardziej o zwierzęta niż ludzi. Co bierzesz? Wąsy. Dobra, przeczytaj kartkę. Przyrzydaj kartkę. Iha! Także lutujesz Kielca, panie gospodarzu. A czemu wziąłeś wąsa w ogóle? Czułeś, tak? Czułem coś. Coś stary, zbliżało. Wąsy to jest nieprawda, bo obydwaj macie, czy tam obaj, bardzo piękne wąsy. Taka jest prawda. Jeśli ktoś ci kiedyś powie Adam na ulicy. Adam, kurwa! Jeśli ktoś ci kiedyś na ulicy powie, że twój wąs jest brzydki, to kłamie albo ci zazdroszczy. Jeśli to jest kobieta, to znaczy, że chce zmienić płeć. O, ciepła woda. Jest cudowna w smaku i węchu. Może też łyczka. No, dziękuję. Wiesz, co jest najgorsze, że ja wymyśliłem zasadę tej gry i ja wjebałem tę grę. Ale ja bym kasyno wymyślił i bym codziennie przegrywał. Ja tylko patrzył i jak to jest możliwe, że oni wygrywają. Cudowne. Na zdrowie. Na zdarowie. Słuchaj. Czy miałeś kiedyś tak, że byłeś na randce z dziewczyną i okazało się, że ona chciała cię w czasie randki pocałować, ale okazało się, że ty tego nie ogarnąłeś i dopiero w domu ogarnąłeś, że ona chce cię pocałować? Miałeś tak, Adam, kiedyś? Nie. Nigdy nie miałeś? A zawsze musiałeś ten pierwszy. Pół wódą walisz. Nie miałeś to kiedyś? Wiele razy. I co, napisałeś kiedyś do niej SMS-a, że zrozumiałem? Tak, po 9 latach. I ona rzuca. No. Rzuca oszczę, bo wiadomo, że ty zawsze wybierasz sportmenki. Nie? Miałeś tak faktycznie? Tak. A na ilu byłeś randkę, jakbyś mógł tak? Na ilu? No. 4. Mhm. Mogło być. 4 randkach. Mhm. 4 randki i wesele? Taki był film? 4 randki i pogrzeb. I zagrzeb. Słuchaj. To chorwacki film.
Nosisz charakterystycznego wąsa, prawda? Nie. A, o Jezu, faktycznie. Ja mam wąsa. Robisz te takie dziwne myczki z nim. Masz brodę też charakterystyczną. Stary, nigdy nie widziałem nikogo z takimi wąsami, ani z taką brodą. A służyłem kiedyś na statku kapitana Haka. Służyłem. Do tego, nosisz dziwne czapki, prawda? No masz teraz też jakiś uśmieszek przekreślony. Nosisz też koszulę, dzisiaj nie, ale na scenie zawsze masz koszulę, też charakterystyczne, bardzo kolorowe, pewnie bardzo drogie. Mm-hmm. Do tego masz bardzo charakterystyczną ksywę. Tak. Bendler. Tak. Czy to dlatego, że boi się, że nie zostaniesz zapamiętany przez swoje żarty, czy... Myślę, że jednak przypadkowy zabieg. A mówi się, że jeden kieliszek to niedużo. Adam, dobiegliśmy właśnie do końca. I tak jak obiecałem, zaśpiewałem piosenkę. Mm-hmm. Jest szansa? Tak. To jest swój tekst. I bardzo mi zależy na tym, żebyśmy zaśpiewali ją na dwa głosy. Żebyśmy razem śpiewali. Jesteśmy gotowi? Proszę nie Państwa, nie. Adam Van Bendler, Czarek Sikora. Musiałem sam się przedstawić, dzięki. Czarek Sikora. W piosence. Na 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 ho 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 la 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 ta 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 ta. Trochę rapu, ale to był zajebisty program, ej. Bawiłem się tak dobrze, jakbym wąchał klej. Jak ci się coś nie podobało, wargi sklej. A prowadzący to suchy bagej. La 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 ta 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 la 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 ta 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 ta. Adam, bardzo ci dziękuję. Już mnie nie oblewa, jak możesz. Jak się nazywał program? Czarek Sikora Talk Show. Czarek Sikora Talk Show. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłem być pierwszym gościem i mam nadzieję, że też ostatnim, ale nie ostatnim. Na 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 ho 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 la 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 la